Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 26 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Moi drodzy, cóż, kontynuujemy sobie zadanie, znaczy, właściwie nie kontynuujemy jako tako żadnego zadania, tylko tak naprawdę kontynuujemy eksplorację mapy, tylko jak to się właściwie prezentuje. Bo tak, nas nie było jeszcze tam, u tych Endry jak na końcu, tu mamy też jakieś przejście. Wiem, że wy nie widzicie chyba mojego kursora myszki, ale to już trudno. Przynajmniej ja wiem, gdzie mam iść, a mianowicie mam iść tędy właśnie. Bo tam nas nie było w tym zagłębieniu, ja stamtąd uciekłem. Bo tam było za dużo trochę Endriak. To było w tym miejscu, dokładnie. Okej. Także możemy tam sprawdzić, co właściwie tam na nas czeka. Wiem, że jeszcze mamy to zlecenie na zgnijce, arenę. No jeszcze trochę nam zostało tak naprawdę pobocznych rzeczy w tym akcie do zrobienia. Tu jakąś kapliczkę mamy, zobaczcie. O! Mamy krąg życia, okej. Szkoda tylko, że właściwie nie mam tu z nikim walczyć, więc... Nie mam tu z kim walczyć, także... raczej mi to się nie przyda. No co, poza tym nic tutaj nie ma, serio? O, 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 co? Rozjemco. Jakiś mieczyk, zobaczmy. 28, 30, uuu. Lepszy miecz. Nice, opłacało się. Dobra, nic nie mówiłem, że tu nic nie ma. Opłacało się tu przyjść. Okej, tylko teraz tak. Bo my jesteśmy niestety trochę obciążeni. Tak myślę, co by tu wywalić. Może te kloce drewna? W sumie tak jak mówiłem, my i tak te kloce drewna, wiecie, zostawiliśmy sobie w karczmie, więc ja i tak trochę ich mam. No, a w razie czego mogę je kupić. Nie szkodzi, jak tam trochę, wiecie, ich powyrzucam. No dobra, i teraz tak, jak się mapa prezentuje? My byśmy musieli iść teraz jakby w tamtą stronę, w lewo bardziej. Bo tam jeszcze terenu nie odkryliśmy, tutaj. Chociaż wydaje mi się, że my stąd chyba przyszliśmy. No ale gra jakby nie pokazuje, że mam odkryty, więc... Najprawdopodobniej nas tutaj nie było. Tak jeszcze sobie zobaczę, mogę jakoś ten miecz ulepszyć na stałe? Czekajcie, to jest do zbroi akurat. Poza olejami to chyba... Czekajcie, a mam runy. Obrażenia 5%. Myślę, że możemy sobie to wziąć do tego miecza. A, nawet te dwie weźmiemy. A czekaj, nie te wzmocnienie ze zbroi, tylko... A, ja mam jeszcze 3 runy księżyca. Premia obrażenia od znaków. A, może runa ziemi będzie lepsza. Dobra, cyk. Wiecie, mamy tego trochę, to poulepszajmy. No dobra, i pytanie, gdzie my teraz właściwie wyjdziemy, bo mi się kojarzy, że no właśnie, my tu byliśmy. To czemu właściwie mi gra nie odkryła przejścia? Chyba, że tutaj mi tego nie odkryła. Kurde, czemu jak ja wchodzę tą mapę, to się tak zacina wszystko? Bo tam jakby jest mgła i tak naprawdę tam dalej nie przejdę. No dobra, moi drodzy, to wydaje mi się, że w tym momencie możemy chyba połazić sobie tak naprawdę po tym polu przed obozem Kedwen. I tam sobie po prostu poszukać tych trupów, które mamy spalić w ramach zlecenia na zgnilce. Bo tak naprawdę no nie mamy chyba nic ciekawszego w tym momencie do roboty. Mamy oczywiście fabułę i tak dalej, ale na razie chciałbym to wszystko zostawić. Kurde, ale teraz też tak się zastanawiam, jakie miałbym właściwie te trupy tu znaleźć. Czekajcie, bo tu mamy tą rzekę, mogę przez nią przejść w jakiś sposób, tutaj możemy przejść. No i tak, tutaj te ciała już spaliliśmy. Tutaj już nas dopada mgła tak naprawdę, więc... Dalej tu chyba nawet nie przejdę. My w ogóle byliśmy na tej ścieżce? Nie kojarzy mi się coś. Aha, to jest ta sama ścieżka, tylko od innej strony. Może jakiś trup ewentualnie? Nie ma nic. Kurde. No to powiem wam, że... Mam lekki problem, bo to będzie trzeba trochę tych trupów poszukać w takim razie. Może ja poza nagraniem to zadanie zrealizuję? Czekajcie, to już chyba spaliłem, co nie? A może i nie? Tak mi się pokazuje, jakby nie było spalone, no ale z drugiej strony pamiętam, że to paliłem. Ewentualnie wiecie co, wydaje mi się, że więcej tych zgnilców... Chyba, że tu na górze jeszcze. Tu nas nie było. Ale tutaj z kolei chyba przez te krzaki nie przejdę. Wow. Co jest? O shit.
Nie chciałem. Nie! Ja pierdzielę. To dorobiłem trochę. Nie o to mi chodziło zupełnie. Nie chciałem nie chciałem do tej mgły wchodzić. Ja pierdzielę. Czekajcie, wczytajmy save'a. Co to kurde było? Nie to miałem grzech na myśli. To nie tak miało być. Uno momentu. Niech to się wczyta. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Ej, niemożliwe, że ja tu ostatnio zapisałem grę. Nie ma takiej opcji nawet. Ja pierdzielę. No dobra. Ale okej, dobra, w mgłę nie wchodzić. Mam nauczkę. Dobra, ale wiecie co, no mówię, wydaje mi się, że te zgnilce to chyba będą bardziej z prawej strony obozu. Albo może na arenę pójdziemy w tym odcinku? A te zgnilce na razie zostawimy. Pójdziemy na arenę, niech będzie. Czekajcie, wieczna bitwa to jest to? Nie. Rachunki do wyrównania. Czyżby to było to? Też nie są. Które to było zadanie? Czekajcie. Rzeźnik z Sidaris, a to jest fabularne zadanie w ogóle. Wróć po Svena i pokonaj w walce na arenie Letanda Aveta. A spróbujemy, niech będzie. Bo w sumie te zlecenie na zgnilce, mówię, to mogę nawet poza nagraniem sobie zrealizować, bo to polega tylko na tym, żeby pochodzić po prostu po okolicy i popalić te ciała, więc myślę, że akurat takie coś to mogę sobie spokojnie zrealizować właśnie poza nagraniem. A jeśli chodzi o to zadanie, to w sumie myślę, że ono może być ciekawe. Miałem sobie przypomnieć, jak się petardy rzuca. A tutaj nie wejdę w sterowanie. God damn it, zapomniałem. Dobra, trudno. W takim razie, aha, wróć po Svena, no dobra, czyli będziemy szli na tą arenę. Przygotowywać się raczej jakoś specjalnie chyba nie muszę. Myślę, że damy radę. Pogadajmy. I co? Zgodził się? Mhm. Kurwi syn, co? Jakich mało. Gotów? Mhm. Zatem chodźmy po nich. Myślę, że nie ma co się przygotowywać, damy radę na spokojnie. Królu, szlachetni panowie, żołnierze, za chwilę na arenie zmierzą się sławetny Letande Avet, zwany rzeźnikiem z Sidaris, u którego boku stanie znamienity Edwin Płatek Leistam. Ich przeciwnikami będą Sven... skądś tam? I Geralt z Rivi, Wiedźmin. Poczynajcie i niech bogowie sprzyjają zwycięzcom. Okej, powiem wam, że... nie mam pojęcia, powiem wam szczerze, czy... mogę używać znaków tutaj, więc może... Ło, ty dziadu! Nie wiem, zobaczmy, czy mogę. Mogę. Czekajcie, bo ten Sven mi tu się zaraz wyłoży, kurczę. Jeden Geralt. On też ma tempo robienia tych uników, naprawdę. Ale dobra, mogę używać Quenu. I mogę używać ogólnie znaków, chyba, z tego co widzę. Dobra, bo ja myślałem, że nie mogę. I to byłby problem, muszę przyznać, ale jak mogę, to na luzie damy radę. W takim razie. Dobra, także wczytajmy to i polecimy jeszcze raz. Kurde, ale powiem wam, tak mi się ta walka nie podoba w tej grze, naprawdę. Już wolałem walkę w Wiedźminie jedynce, serio. Za chwilę na arenie zmierzą się sławetny Letande Avet, zwany rzeźnikiem z Sidaris, u którego boku stanie znamienity Edwin Płatek Leistam. Ich przeciwnikami będą Sven... skądś tam? I Geralt z Rivi, Wiedźmin. Poczynajcie i niech bogowie sprzyjają zwycięzcom. Dobra, lecimy. Geralt, miecz. Geralt, miecz. Dobra, żeby w plecy nie oberwać znowu. Uwaga. Dobra, Quen. Geralt, rób ten unik, kurde. Jednak on nie ogarnia, naprawdę. Jednak on nas sieka, co jest, ty? Uwaga. Może Ardem spróbujmy? Dobra, uwaga, uwaga. Na szczęście mamy tą regenerację zwiększoną. Powiem wam, nie spodziewałem się, że ta walka będzie aż tak... dokokszona. Dobra, Geralt, uciekaj. Quen.
Okej. Mamy to. Najważniejsze, że jeden padł, teraz mamy 2 na 1. Więc Sven już jest raczej bezpieczny. Dobrze, że też ten lepszy miecz sobie ogarnęliśmy, powiem, że on naprawdę daje radę. Chyba skubany blokuje nieźle. Wiwat zwycięzcy! Chwała pokonanym! Nagrodą w dzisiejszym pojedynku był tytuł szlachecki! Miłościwie nam panujący król Henselt wspaniałomyślnie obdarzy nim młodego Svena! Ceremonia nadania herbu odbędzie się za kilka godzin! O następnych pojedynkach powiadomią królewscy heroldowie! Niech żyje Henselt! Król Kedwen! No i dobra, czyli po pojedynku tak naprawdę. Aha, i dwa oredy zostałem. Okej, musimy z Manfredem pogadać, dobra. A nie, bo ten pojedynek aż taki trudny. Dziękuję. Ocaliłeś mój honor. Ocalił raczej twój zakuty łeb. Jestem teraz rycerzem. Sam król ma mnie pasować. Urodziłeś się w chlewie, gdzie twoją matkę dopadły bóle 18 wiosen temu. I nic tego nie zmieni. Wiedźminie, powiedziałem, że możesz żądać czego chcesz, a moje słowo nie jest gorsze od słowa szlachcica. Jednak nie za darmo żeś mi pomagał. To sprawa między mną a twoim ojcem. Dla kogo węszysz? Nie mogę powiedzieć. Ty też nic nie mów. Słowo starego żołnierza to nie wiecheć siana, którym można sobie żyć podetrzeć. Nie przyłożę do tego ręki. Idź do burdelu Madame Carol i poproś o świszczącą Zosię. Madame zaprowadzi cię do jej namiotu i zostawi was samych. Zosia wtedy zapyta, czego sobie życzysz. Odpowiedz, że chcesz, by jej uśmiech rozwarł dla ciebie bramy raju. Jesteśmy kwita? Tak. I uważaj na Winsona Trauta. Może się ukrywać ze spiskowcami. Jest bardzo niebezpieczny. Detmold go szuka. Przez niego wszyscy możemy posmakować katowskiego topora. Jeśli ta gnida wpadnie w ręce czarodzieja, wyda wszystkich, byle tylko żyć uratować. Będę uważał. Traut nosi magiczny pancerz. Nawet dla ciebie może się okazać trudnym przeciwnikiem. Okej, czyli mamy w takim razie, już rozumiem, czemu to zadanie było fabularne. No dobra. Ale okej, widzę, że na samej arenie w nocy sobie chyba nie powalczymy, bo ten wątek areny jest jakby jeszcze takim, powiedzmy, pobocznym, także ja sobie Wiedźminie. Tak. Król jest pod wrażeniem twoich umiejętności i kazał zorganizować turniej. Jak tak dalej pójdzie, wyrżnie całą swoją armię, zanim ruszy na Edirn. Tym razem chodzi o turniej rycerski, a nie zażynanie się ku uciesze gawiedzi. Król przewidział duże nagrody. Jeżeli jesteś zainteresowany, będę czekał przy arenie. O, właśnie na to czekałem. Awe Henselt, no właśnie. Walki odbywają się w dzień. No właśnie, także my się prześpimy i przede wszystkim wbijemy też sobie poziom doświadczenia. Mamy poziom 17, a pisaliście mi, że chyba 35 level to jest maksymalny, także trzeba tutaj w miarę rozsądnie te punkty wydawać. Żywotność. Żywotność zawsze się przyda, trzeba przyznać, ale tak z drugiej strony może coś lepszego tutaj mam. Czas działania eliksirów. Drugi poziom znaku Quen. Kurde. To by było dobre. Wiecie co, ja sobie wezmę Quen. Niech będzie. Myślę, że Quen może oddać naprawdę. Bo te Quen jest naprawdę OP. Dobra, jeśli je oczywiście ulepszymy. Dobra, moi drodzy, prześpimy się do południa jakoś i weźmiemy sobie udział w tym turnieju rycerskim. Myślę, że to będzie git. Dlaczego ci to mówię? Dobra, i pogadajmy. Gdzie ty, gościu, jesteś? Turniej rycerski to zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. Interesuje mnie zlecenie na zgnilce. Co o nich wiesz? Zniszczyły dwie karawany z zaopatrzeniem dla armii. Zanim przybyliśmy, rzucały się tylko na lokalne bydło. Odkąd pojawiła się mgła, tak się rozzuchwaliły, że polują na nasze patrole. Chłopaki z kompanii zrobili zrzutkę. Załatw sprawę, a kasa jest twoja. O tym gadaliśmy już chyba. Interesuje... Nie to chciałem kliknąć. Wezmę udział w waszym turnieju. Król będzie zadowolony. Zważ tylko, że nie jest to walka na śmierć i życie. Pamiętam. Walki toczą się od południa do zmierzchu. Wtedy znajdziesz mnie przy samej arenie. No dobra, czyli tak... Proxy musi tam podejść i my wtedy będziemy mogli sobie wziąć udział w tym turnieju. Dobra, moi drodzy, zajmiemy się tym w tym odcinku.
Bo w sumie tą areną już się chciałem zająć jakiś czas temu. Także myślę, że teraz najwyższy czas, żeby to zrobić. Pogadajmy. Turniej rycerski. No dobra, wiem. Możemy zacząć turniej? Gotowy? Jakie są zasady? Walczycie pojedynczo. Walka trwa, dopóki jeden z przeciwników się nie podda. To wszystko? Przegrane odpada. Gotowy? Z kim będę walczył? Zmierzą się z tobą Gwydion, Rendang i Borin. Chcesz wiedzieć, kim są? Powiedz mi coś o Borinie. Chłop słynie z odwagi. Nie boi się nikogo i niczego. Kim jest Rendang? Bardzo doświadczony żołnierz. Brał udział we wszystkich kampaniach ostatnich 20 lat. Kim jest Gwydion? To jeden z najlepszych szermierzy w armii Kedwen. Imiona mi wystarczą. Gotowy? No dobra, to chyba lecimy. Gotowy. Zatem zaczynajmy. Wiedźmin Geralt z Rivi zmierzy się ze szlachetnym Gwydionem! I bodewką mogę się poddać, no dobra. A mogę użyć znaku? Czekajcie. Mogę, okej. Dobra, widzę, że ten Quen naprawdę dobra. Na drugi level się opłacało naprawdę to ulepszyć. No i Geralt, odejdź, odejdź. Żeby nie było też przypału. Pięknie. Kurde, oni strasznie dobrze blokują. Może my też z ripostą spróbujemy? No średnio mi to wyszło. Kurde. No Geralt, atakuj go. Dawaj, dawaj, dawaj. Let's go. Mocne ciosy widzę nie wchodzą w ogóle tak naprawdę. Także chyba je sobie odpuścimy. Chyba, że o pięknie teraz weszło. Cios w plecy, idealnie. Poddaj się. No i dobra. Zwyciężył Wiedźmin Geralt! Zwyciężyłeś. Daj mi znak, jak będziesz gotów do kolejnej walki. Dobrze. Dobra, myślę, że możemy lecieć sobie od razu. Turniej rycerski. Come on. Możemy. Gotowy? Dobra, pozwólcie, że będę pomijał te dialogi, bo to już było. Wiedźmin i lecimy w takim razie. Stanie w szranki z zacnym Rendangiem! Okej, Quen i lecimy. On ma tarczę, także ja Quen sobie mogę rzucić. A patrzcie, już mu pół HP zabraliśmy. On nawet nie wie, co się dzieje chyba. Okej, okay. Ale to Quen naprawdę się opłacało ulepszyć, to jest teraz tak dobre. Wydaje mi się, że to Quen jest teraz na takim poziomie, jaki miał Leto. Jak się z nim biliśmy w pierwszym akcie. Ale łatwa walka. Wiedźmin Geralt! Zwyciężyłeś. Daj mi znak, jak będziesz gotów do kolejnej walki. Dobrze. No i okej, także myślę, że możemy rozpocząć sobie jeszcze kolejną walkę. Dobra, lecimy. Myślałem, że dłuższy jest ten wątek, powiem wam szczerze. Się teraz z nieustraszonym Borinem! Borinem to brzmi prawie jak Boryna. Z tych słopów, o kurde. No, uwaga, bo oni dosyć tam przeparują, muszę przyznać. Okej. Okay. Dobra, ale Geralt jest na szczęście. Oni się odbijają od tego Quen, ja pierdzielę. Dobrze, że to ulepszyliśmy, ten Zak jest chory. Bo chciałem tą żywotność sobie wziąć, ale kurczę. Teraz z tym Quenem to ja będę niemalże nieśmiertelny. Wiedźmin Geralt! Czy w Kedwen do kurwy nędzy nie ma nikogo, kto byłby w stanie pokonać Wiedźmina? Zasrana banda tchórzy. W Kedwen może nie, ale w Temerii, kto wie. Ja się z nim spróbuję. To może być nawet ciekawe. Jak go pokonasz, podwajam nagrodę. Tym razem wyzwanie Wiedźminowi rzuciła kobieta! Służąca w elitarnych jednostkach temerskiej armii! Wes! No właśnie, to może być ciekawe, moi drodzy. Będziemy się bić właśnie z Wes. Także lecimy z nią. Uwaga, ja sobie rzucę Quen. Dobra.
I powiem wam tak, moi drodzy, warto ją pokonać. Nie będę mówić, o co chodzi, ale... ale ogólnie warto ją po prostu pokonać. Oczywiście jest opcja, że możemy przegrać tą walkę, ale ja nie zamierzam. Jak ona blokuje, skubana, ty. Ostrożnie. No i tyle. Łatwo poszło. Wystarczy. Gdybym miał paru takich zuchów, podbiłbym pół świata. Dać mu nagrodę, zasłużył. Król chciał mieć widowisko i je dostał. Szkoda, że wynik można było z góry przewidzieć. Wiedźmini nie są niepokonani. Ten jak widać jest, ale i tak byłaś dzielna. Stawiała większy opór niż wszyscy kedweńscy rycerze razem wzięci. Jesteś bardzo miły. Na arenie taki miły nie był. Potraktował mnie poważnie. To prawda. Wracam do obozu. Odwiedź mnie, jeśli zechcesz. Bawy, oto twoja nagroda. Wracam do swoich spraw. Dzięki. No i dobra, moi drodzy, także cóż, turniej zaliczony, Ave Henselt. Ale teraz właśnie, mamy jak widzicie kontynuację zadania i możemy sobie porozmawiać z Ves. Także chodźmy do niej. No i jak widzicie, ona była w sumie taka uchahana, że potraktowaliśmy ją poważnie na tym turnieju. Wiecie, nie mieliśmy takiego podejścia w stylu, baba, to ją tam pokona biednym ciosem, nie będę się nawet starać, lol. Także, no powiem wam tak, wyjdzie to nam na plus. Bo teraz Ves nas trochę polubi. Dobra, także pójdziemy sobie z nią pogadamy. Zobaczymy, co ona właściwie od nas chciała. Dobra, będzie trzeba jeszcze tego burdla się udać, ale to akurat jest wątek fabularny z tym spiskiem wobec Henselta, więc to może zajmiemy się tym później. Może jeszcze te zgnilce spróbujemy na szybko ogarnąć w tym odcinku? Zobaczymy jeszcze. Gdzie jest Ves? A, tutaj. Dzięki. To była świetna walka. Świetne są tylko wygrane walki. No co ty? Przegrać z Wiedźminem to żaden wstyd. Gdyby to nie był turniej, tylko bitwa, nie rozmawialibyśmy teraz. Byłaś dużo lepsza niż wszyscy kedweńscy rycerze razem wzięci. Jesteś bardzo miły. Jestem szczery. To rzadka cecha. Może powinnam wykorzystać okazję. Napijesz się ze mną wina? Z przyjemnością. Nie liczyłem, że się zgodzisz. Miałaś okazję do rewanżu. Nie potrzebuję rewanżu. Tak naprawdę jestem ci wdzięczna. Ciekawe. Byłam pewna, że będziesz dawał mi fory. Wtedy posłałabym cię w cholerę. A ponieważ potraktowałeś mnie poważnie, w namiocie mam karafkę wina Stusa. Skusisz się? Prowadź. To była dobra walka. Właśnie. Sporo się o tobie dowiedziałem. Ciekawe, jaka jest Ves według Geralta z Rivii. Ambitna, honorowa i piękna. W takiej kolejności? A jeżeli ci powiem, że w odwrotnej? Jeżeli myślisz, że nie lubię słuchać komplementów, to się mylisz. Jestem żołnierzem. Drażni mnie, jak ktoś widzi we mnie tylko dupę i cycki. Ale jestem też kobietą i mam swoje potrzeby. W takim razie wznoszę toast za twoje potrzeby. Potrzeby zaspokoję inaczej. To za co pijemy? Za nas. Za nas? Nie wiedziałem, że są jacyś my. Lepiej przeżyć jeden dzień jak król, niż całe życie jak dziad. Najpierw wypijmy wino, a potem pójdziemy do łóżka. A możemy odwrócić kolejność? No właśnie, moi drodzy, i dlatego właśnie opłacało się dać, znaczy inaczej wygrać z Ves, bo po prostu cieszyło ją to, że ją potraktowaliśmy na tej arenie właśnie poważnie, a gdybyśmy dawali jej fory, no to potoczyłoby się to trochę inaczej. I zaś będę miał żółty dolarek na filmiku, no trudno. Nie zamierzam tu nawet żadnej cenzury. Wydaje mi się, że chyba wszyscy, co to oglądają, mają plus 18, także kij w to. Ile Ves ma tatuaży swoją drogą, ale ja jakoś fanem tatuaży nie jestem, muszę przyznać. Ale spoko. I teraz przydałoby się, jak Wiedźminie ten jedynce kartę zebrać i lecimy dalej po kolejne. No ale tutaj kart akurat nie ma. Dobra, chowajcie te titis, bo będzie ich za dużo. Wcześniej no chyba dostanę tylko żółty dolar i tyle. Trudno. No i dobra, moi drodzy, Ave Henselt, zadanie chyba wykonane już w tym momencie. Dokładnie. Mało trochę tego expa, ale już trudno. I teraz, moi drodzy, skoro zostało nam jeszcze troszkę czasu, to myślę, że możemy pobiegać z tym zleceniem na zgnilce. Tylko musimy właśnie poszukać tych trupów, a powiem wam, że mam trochę problem, gdzie te trupy właściwie znaleźć. Jak tam nasz ekwipunek? Właśnie, miałem sprzedać kilka rzeczy, co nie? Poczekajcie. To jeszcze sprzedamy coś, pohandlujmy.
I teraz tak, przede wszystkim weźmy sobie właśnie kedweńska skórzana zbroja. No ja mam lepszą, więc to sprzedamy. Miecz Stenisa też. Miecz bastardowy, miecz półtoraręczny. Jakiś tasak, sztacheta. Po co mi to wszystko jest? Kedweńskie oficerki. Przede wszystkim to wiecie, chcę to sprzedać, bo naprawdę dużo to wszystko waży i widzicie, już mamy prawie o 100 mniejsze obciążenie. Dobra. To teraz tak, możemy ruszać poszukać tych zgnilców. Okej, bo tutaj tego trupa już żeśmy spalili wcześniej. Tylko teraz trzeba właśnie poszukać reszty. Tutaj mogę spalić trupa. Dobra. Okej, jest piąty. Geralt, dawaj wyjmij miecz, pomożemy tym żołnierzom. Nieważne, że już to robiliśmy wcześniej, ale trudno. Kurde, ale ściny mam tutaj. Za dużo modeli postaci. Uwaga. Dobra, kurde, Geralt, podejść tego zgnilca. Dobra, pięknie. Jeszcze pożeracz zwłok nam został. A, jeszcze jeden zgnilec, okej. Ostrożnie, ostrożnie, żeby też za dużo nie oberwać. No i pięknie, dobra. Tylko teraz musimy właśnie tych trupów jeszcze poszukać. No ale wydaje mi się, że tutaj powinna być reszta. Tego spaliłem, tu chyba widziałem jeszcze jednego. Czy nie widziałem? Wiedźmin. Albo i nie widziałem. Kurde. Zastanawiam się, czym są te czerwone kropki na mapie. Przecież przeciwników już wybiłem. To jest lud z tych potworów? Nie, chyba nie. Czekajcie, tutaj wejdę już w mgłę, także tam nie chcę wchodzić. U nas na wiosce takich nie było. Nie wiem, gdzie mogą być te trupy jeszcze, powiem wam szczerze, naprawdę. Że gdzieś tutaj na przykład. Bo tu nas jeszcze nie było. Gdzie my jesteśmy na mapie mniej więcej, no właśnie. W tej okolicy na 100%. O, shit! Na trolla w sumie srebrny miecz czy stalowy? Nie mam pojęcia. Ale nie no, nie no, stalowy jest tylko na ludzi. Ale kurczę, teraz z tym kłonem naprawdę będziemy tacy OP. Dobrze, że ulepszyłem sobie ten znak. Chociaż z tego co pamiętam, to pisaliście mi też w komentarzach, żeby sobie właśnie pójść w kłon na wysoki poziom, dzięki czemu będziemy naprawdę OP. No i z tego co widzę, to faktycznie to tak działa. Co my tu mamy? Skóra trolla, język trolla, trofeum z trolla. O, a to może być ciekawe. Jakie bonusy? Obrażenia 9. A tu mamy... No co nie, tu muszę przyznać, że akurat trofeum Skyrana chyba jest lepsze. Dobra, słuchajcie moi drodzy, z tymi całymi zgnilcami to myślę, że... Cóż, no ja sobie chyba poszukam ich poza nagraniem, wam powiem, bo to no, jest takie bieganie dookoła za tymi trupami po okolicy i tak naprawdę nic więcej. To zadanie nie jest jakieś mega ciekawe. A czy możemy jeszcze chwilę pobiegać tutaj? Może uda mi się coś jeszcze znaleźć? Bo tak, mamy dopiero 6. trupa, kurde. Najgorzej, że one tak nie do końca są na widoku. Czasami ich nie widać. Nie wiem, a na tej wysepce może coś być? No ta, wysepce to jest ten teren połączony przecież. Ja to też gamon jestem. Ale nie, żeby tak blisko były zgnilce, to chyba nie. No ja tu żadnego nie widzę. Nie, tu już wcześniej byliśmy, nic nie ma. Będę lipa trochę. Nie widzę nic niestety. A tutaj byliśmy? Ej, tu nas jeszcze w ogóle nie było w tej okolicy. Co my tu mamy? Zobaczmy. Kacia, teraz możemy pójść w dwie strony. Tam mi się chyba coś z prawej odkryło. To może najpierw w prawą stronę pójdziemy. Pytanie, gdzie my zmierzamy właściwie? Kurde, gdzie ja idę? Co to za miejsce? A to nie jest przypadkiem kurde, gad... Pierdziele, no weź to zioło. No. To nie jest przypadkiem związane z zadaniem siostrzyczki, czy się mylę? Możliwe, że to jest to.
Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Myślę, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć sobie odcinek, a jeśli chodzi o dalszą eksplorację tych terenów. O właśnie, zadanie siostrzyczki, to jest to faktycznie. No dobra, czyli w następnym odcinku zabierzemy się za tego pobocznego questa. A tutaj będziemy sobie, moi drodzy, już kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Na razie!